Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo, a z tej strony totalnie bezgłośny, pasywnie chłodzony komputer. Jak widzicie, działa on i teraz jedyne, co pewnie słyszycie, to szum z mojego mikrofonu. Jak wiecie, moi drodzy, jeżeli chodzi o budowę komputerów, możemy kierować się tutaj paroma kryteriami. Możemy postawić na wydajność, możemy postawić na rozmiar, albo możemy postawić na ciszę. Są na pewno wśród Was osoby, które bardzo sobie cenią kulturę pracy komputera, jeżeli jest on cichy. Dlatego zastanawiałem się i pomyślałem, że zrobimy sobie taki eksperyment, czy jesteśmy w stanie zbudować komputer, na którym będziemy w stanie zagrać w jakieś gry, który będzie totalnie cichy, pasywnie chłodzony, czyli bez żadnych wentylatorów. No i na samym końcu odpowiemy sobie na pytanie, czy warto jest w ogóle brać się za coś takiego, czy może lepiej faktycznie wpakować jakieś wentylatory. Do tego materiału zainspirowały mnie newsy na temat tej karty graficznej. Jest to GTX 1650 od Palita. Jest to wersja Calm X. Co wyróżnia tą konkretną kartę graficzną, to, że jest ona w pełni pasywnie chłodzona, czyli nie ma ani jednego wentylatora. Koncept bardzo mnie zaciekawił, bo zacząłem się zastanawiać, jak taka karta będzie działać i czy będzie w stanie wykorzystać pełen swój potencjał. Ale potem pomyślałem, że może zamiast robić recenzję samej karty, spróbujemy pójść o krok dalej i zbudujemy cały komputer, który jest pasywnie chłodzony i zobaczymy, jak będzie działał. Okej, kartę graficzną mamy z głowy. Zacząłem się zastanawiać, jaki moglibyśmy użyć procesor. Postanowiłem, że wybierzemy tutaj i5-6600K. Jako, że w moim odczuciu jest to procesor dość chłodny, bo był on przeznaczony do overclockingu i gdy go nie podkręcamy, on naprawdę ma całkiem spoko temperatury. No a biorąc pod uwagę to, że 1650 to nie jest jakaś niesamowicie wydajna karta graficzna, to taka 6600K powinna być całkiem w porządku. Budowanie pasywnego komputera to jest idealne zastosowanie dla undervoltingu. Undervolting jest to proces, który pozwala nam obniżyć temperatury procesora bez strat wydajności. Zrobiłem na ten temat bardzo fajny materiał na Morele TV. Tutaj będziecie mieli kartę i możecie sobie zerknąć. Kolejną kwestią była obudowa. Ta obudowa jest to obudowa firmy Deeppool. Ogólnie jest super wykonana. Tu mamy nawet takie magnetyczne szkło bezszrubkowe. Czekajcie. Ale pomijając ogólnie obudowę i to, że jest duża, co już nam powinno sprzyjać, jest jeszcze jedna rzecz. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużą ilość kratek. I do czego nam to będzie potrzebne? Ano do tego, że z fizyki wiemy, że ciepłe powietrze idzie do góry. Jeżeli będziemy mieli tutaj dużą przestrzeń, która jest otwarta, to powietrze będzie mogło sobie pasywnie, bez problemu uchodzić w górę. Jeżeli mielibyśmy obudowę, która byłaby tutaj zabudowana, no to ciepłe powietrze by się kisiło tutaj w środku, bo nie mamy żadnego wentylatora, który by wyciągał je na przykład tutaj. Ogólnie jeżeli chodzi o kwestie wentylatorów, to troszeczkę oszukałem, ponieważ technicznie rzecz biorąc w tym komputerze znajduje się jeden wentylator. Konkretnie rzecz biorąc w zasilaczu. Jest to dość konkretny zasilacz, bo ma 750 W, ale ma taką jedną funkcję, mianowicie jeżeli nasz zestaw pobiera mniej niż 300 W, ten zasilacz pracuje całkowicie pasywnie, to znaczy wyłącza wentylator, więc technicznie rzecz biorąc wentylator jest, no ale praktycznie jest nieużywany. Bardziej problematyczny okazał się wybór chłodzenia. W pierwszej kolejności użyłem Ferre 3 od Silentium PC, chociaż nie dawałem temu chłodzeniu zbyt wiele, mamy tutaj tylko 4 ciepłowody. Po 10 minutach mieliśmy 90 stopni. No tak, więc to już wiedziałem, że to chłodzenie odpada. Naturalnym krokiem dla mnie było wykorzystanie dalej Silentium PC Fortis 3. Ono ma 5 ciepłowodów. Temperatury na Fortisie 3 były znacznie lepsze i gdy katowałem przez 30 minut procesor 100% stres testem, no dobijaliśmy gdzieś tam do 82 stopni, więc no tutaj znacząco wydłużyliśmy ten czas, no ale jednak dalej nie byłem zbyt zadowolony z tych temperatur, bo to troszeczkę przypominało taką kulę śnieżną, że te temperatury cały czas mimo wszystko narastały i narastały i narastały. Spróbujemy jeszcze jedno chłodzenie.
Jest to chłodzenie od Deepcoola również, tak samo jak obudowa. Jest to Assassin 3. Jest to naprawdę wielki bydlak, jeżeli chodzi o chłodzenie. Mam w standardzie 2 wentylatory. Jestem bardzo ciekawy, jak to chłodzenie będzie się sprawdzać w ogóle bez żadnych wentylatorów. O, a co to? O! Mamy fajny śrubokręt. Widzę, że to jakaś taka moda, bo w Corsairze A500 też był dołączony śrubokręt, więc tak wygląda Assassin 3. Tutaj wchodzi jeden wentylator i jeden jeszcze na front. Mamy dwa wentylatory 140 mm w komplecie. Tak to wygląda rozmiarowo, jak... Kurde, to się tu zmieści w ogóle? Nie, to tak? Nie, cholipka. Nie no, chyba tak. Tak to jakoś nam przyjdzie. Mam podejrzenie, że Assassin 3 może być lepszy nawet w pasywnym chłodzeniu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy tutaj te rurki cieplne, tutaj po jednej stronie jest ich 7. W przypadku Fortisa 3 po jednej stronie jest 5 tych rurek cieplnych. No nie wiem, zobaczymy, poeksperymentujemy. No i teraz pytanie dnia w ogóle, czy to się zamknie? Kurde, ideolo. No, dosłownie na milimetry. Dobrze wymierzone. Uch! Jak sami widzicie, jest tutaj zamontowane chłodzenie Deepcoola Assassin 3 i to chłodzenie naprawdę robi robotę. Przy tym samym stres teście dobijaliśmy gdzieś w okolice 70 stopni, 72. No i były to temperatury, które można powiedzieć, że już mnie satysfakcjonowały, bo przestały gwałtownie rosnąć. I muszę przyznać, że to chłodzenie sprawdza się naprawdę całkiem nieźle, jeżeli chodzi o takie zastosowanie pasywne, które to chłodzenie nie było projektowane z tą myślą. Zerknijcie sobie jeszcze teraz na kompletny spis części, które zostały użyte do tego materiału. No i lecimy z testami w grach. Zaczynamy tradycyjnie od Counter-Strike'a Global Offensive na ustawieniach niskich. Jest to wtedy gra bardzo procesorowa, jednakże na tym pasywnym komputerze jesteśmy w stanie bez problemu uzyskać 259 klatek średnio na tym benchmarku. Pozostając dalej w klimacie FPS-ów, przechodzimy do Overwatcha, gdzie na ustawieniach wysokich jesteśmy w stanie liczyć średnio na 111 klatek. Lecimy dalej do Wiedźmina 3 i tutaj na ustawieniach Uber w Nowigradzie bez Hairworks jesteśmy w stanie uzyskać średnio 56 ramek obrazowych. Przechodząc do Lasów Nowigradu, również na tych samych ustawieniach możemy liczyć na 41 FPS-ów. Dalej mamy Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach wysokich. Ta gierka śmiga całkiem w porządku. Na ustawieniach wysokich średnio otrzymujemy 48 klatek. Dalej postanowiłem sprawdzić Wolfensteina Youngblood. Jest to bardzo dynamiczny FPS i tutaj na wysokich ustawieniach możemy liczyć na średnio 77 klatek. Assassin's Creed Odyssey to gra, która równie mocno jeździ po procesorze, co po karcie graficznej. Efekt 49 ramek obrazowych na ustawieniach wysokich. Jest to moim zdaniem całkiem obiecujący wynik. Dalej mamy Metro Exodus na ustawieniach normal. Jest to gra, która bardzo mocno ciora po karcie graficznej, co zresztą widać, bo w efekcie otrzymujemy 43 klatki średnio. Red Dead Redemption 2 na wbudowanym benchmarku przy ustawieniach średnich, no jak widzicie, wyciska 7 poty z tego komputera, ale nie przeszkodziło to uzyskać 40 klatek średnio. Bardzo popularne w ostatnim czasie Call of Duty Modern Warfare na trybie Warzone, gdzie bawiłem się po raz pierwszy, więc nie oceniajcie tego, jak strzelam, aczkolwiek nie przeszkodziło to uzyskać nam 67 klatek średnio na ustawieniach wysokich. Zwykle w tym miejscu dołączałem dane z decybelomierza, aczkolwiek tym razem nie będzie takiej konieczności, ponieważ komputer jest bezgłośny, tak? Nie ma w nim żadnych wentylatorów. Na plus również to, że karta graficzna nie ma jakichś dziwnych piszczących cewek, więc rzeczywiście jest to komputer bezgłośny. Co ważne, zaobserwowałem, że karta ma taki cel utrzymania temperatury 84 stopnie i raczej tej wartości nie przekracza. Z tego, co zaobserwowałem na takim teście długodystansowym, gdzie grałem ponad pół godziny w grę, ta temperatura utrzymywała się na 84 stopniach. No i jedyne, co zostało obcięte, to zegary. Zegary utrzymywały się wtedy na poziomie 1665 MHz.
gdzie przykładowo, gdy karta jest chłodniejsza, wtedy ma taki swój tryb boost, gdzie działa z częstotliwością 1845 MHz. Ale z drugiej strony ta karta graficzna jest jedyna w swoim rodzaju, tak? Jest w pełni pasywnie chłodzona, więc myślę, że jest to w zupełności zrozumiałe, że te temperatury są dość wysokie, zresztą jak wszystkich komponentów. Teraz nastało pytanie, czy warto jest budować taką konfigurację. Chciałbym Wam coś pokazać. Postanowiłem, że zdejmę górną część z obudowy i zamontuję tylko i wyłącznie jeden wentylator 120 mm, tak aby umożliwić ucieczkę ciepłego powietrza z obudowy, no troszeczkę je wspomóc, tak aby było wydmuchiwane z obudowy. Efekt? No i moi drodzy, po takim prostym dołożeniu jednego wentylatorka tutaj u góry temperatury znacząco nam spadły, ponieważ podczas bardzo długiej rozgrywki w Call of Duty mówimy tutaj o temperaturach na procesorze rzędu 55 stopni, no i karta graficzna utrzymywała się mniej więcej na 82 stopniach, utrzymując przy tym też zegar na poziomie 1800 MHz, więc temperatury są o wiele lepsze, no i także karta jest w stanie wyżej się taktować. I tutaj myślę, że dochodzimy do takiego sedna materiału. Czy da się zbudować kompletnie pasywnie chłodzony komputer? Tak, da się, ale powinniśmy się zastanowić, czy powinniśmy to robić, bo na dobrą sprawę, okej, mi się udało z tymi komponentami, które mam tutaj, no ale w moim odczuciu temperatura procesora i karty graficzne, no jak sami widzicie, za pomocą jednego wentylatora można je znacząco schłodzić. No i gdy zdecydowałem się zrobić pomiar hałasu, no to tutaj jakby w otoczeniu, gdy nie było żadnych wentylatorów, no to hałas utrzymywał się na poziomie 34,7 dB, natomiast gdy podłączyliśmy jeden wentylator, było to 37,9. No więc ten jeden wentylator rzeczywiście troszeczkę tego hałasu nam robi, no ale jak sami widzicie, również jesteśmy w stanie znacząco obniżyć temperatury. Moi drodzy, tak więc bardzo się cieszę, że udało nam się przeprowadzić ten eksperyment i że faktycznie da się zbudować pasywnie chłodzony komputer, jednakże czy warto, myślę, to odpowiecie sobie sami. Tyle z mojej strony, jeżeli interesują Was podobne materiały, to tutaj macie jakieś dwa polecane filmy. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.